Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest operacja. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Polega on na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej. Aktualnie stosowane metody operacyjne pozwalają na szybkie pooperacyjne osiągnięcie dobrej funkcji oka. Na ten temat wypowiada się dr Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska. Troszkę chciałabym opowiedzieć tutaj o samym zabiegu, jak to wygląda, ponieważ często pacjenci pytają, najczęściej ten zabieg kojarzy im się, jak to każdy zabieg operacyjny, z jakimś długim pobytem w szpitalu. W tej chwili nie jest to prawda, ponieważ nowoczesna chirurgia zaćmy jest chirurgią w zasadzie jednego dnia. W takim standardowym przypadku pacjent jest przyjmowany danego dnia do centrum, które to wykonuje, bądź do szpitala i może bez przeszkód po kilku godzinach po wykonanej operacji, która w standardowych warunkach to nie powinna łącznie z całym przygotowaniem trwać dłużej niż pół godziny, 40 minut. Wszystko oczywiście zależy od stopnia zaawansowania tej zaćmy. I pacjent może już po godzinie, po dwóch godzinach spokojnie wracać do domu, gdzie oczywiście jest na oko założony opatrunek. Następnego dnia zgłasza się do kontroli. Jest ten opatrunek zdejmowany, przepisywane są krople. Sama operacja nie wymaga znieczulenia ogólnego. Oczywiście nie dotyczy to dzieci i osób, które są w jakiś sposób obciążone jakimiś chorobami. Tutaj mówię głównie o osobach bądź też upośledzonych umysłowo, bądź o dzieciach specjalnej troski, gdyż te osoby rzeczywiście wymagają operacji w znieczuleniu ogólnym. Natomiast większość operacji zaćmy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i jest to najczęściej znieczulenie kropelkowe. Tutaj znieczulamy powierzchnię oka kroplami znieczulającymi bądź żelem znieczulającym i przy wykonaniu pierwszego cięcia podajemy do komory przedniej oka środek jeszcze taki znieczulający bez konserwantów, żeby poprawić komfort chorego. Czasami, zwłaszcza przy zaćmach twardszych, bądź wtedy, kiedy są jakieś szczególne warunki w oku, wykonuje się te operacje w znieczuleniu okołogałkowym. Wtedy takim nieprzyjemnym momentem operacji jest to, że trzeba zrobić zastrzyk w okolice oka, żeby znieczulić całą tą okolicę. Takiego znieczulenia często wymagają osoby, które w jakiś sposób są niespokojne, nie współpracują, bądź też zaćma jest twarda, dojrzała. Niestety muszę tutaj stwierdzić, że osoby starsze w naszym kraju zgłaszają się do operacji już wtedy, do kwalifikacji do operacji, zgłaszają się już wtedy, kiedy ta zaćma im bardzo dokucza. I w naszych odczuciach jest to już zaćma, która nadawałaby się do operacji i rok wcześniej. No ale niestety to jest tak, dopóki jeszcze widzę, to nie będę chodzić do okulisty. Jak już przestanę widzieć, to przychodzę do okulisty i wtedy najczęściej pacjent się dowiaduje, że jest zaćma zaawansowana.